jeśli chodzi o drogę S6, uzupełniając wypowiedzi moich kolegów, to droga S, w zasadzie dwie drogi spośród tych, na które rozpoczęto przetargi, mówi się o tym, że są zagrożone, jeśli chodzi o możliwość realizacji. Jedna to jest zachodnia obwodnica Łodzi, gdzie wiadomo, że po przetargu cena była wyższa niż planowana. Natomiast drugą taką drogą jest SS6. Pozostałe drogi mają zapewnione finansowanie spośród tych, gdzie rozpisano przetargi. Nawet nie rozstrzygnięto, ale rozpisano. Więc można powiedzieć, że jest to jedyna droga, która jest zagrożona. A jaka jest sytuacja na tej drodze, doskonale wszyscy wiedzą. Natomiast jeśli chodzi o drogę S11, która jest z punktu widzenia Koszalina, ale nie tylko Koszalina, bo w przypadku realizacji S6 jako drogi tranzytowej łączącej wszystkie ważniejsze ośrodki na terenie Pomorza od Szczecina do Gdańska, S11 jest takim odejściem komunikacyjnym na południe, bo wszyscy wiemy, co się dzieje w sezonie turystycznym. S11 trafia na listę rezerwową z listy podstawowej. Mamy tu wielokrotne zapewnienia, zresztą podczas konferencji, gdzie Państwo uczestniczyli w tych konferencjach posła PiS-u Pawła Szefernakera i ministra w kancelarii pani premier, że droga S11 będzie budowana. Droga S11 zgodnie z tymi doniesieniami trafia na listę rezerwową, czyli będzie budowana tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy pojawią się ewentualnie jakieś środki. Z drugiej strony mamy taką sytuację, że aby tą drogę przygotować do realizacji, został rozpisany przetarg i o tym też było głośno w lutym tego roku. Trochę ciszej jest już na temat tego, że oferty zostały 10 kwietnia złożone w Szczecinie w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat przygotowania S11 na odcinku Koszalin-Bobolice do procedury zaprojektuj i wybuduj. Te oferty zostały już złożone, natomiast w przypadku, kiedy ona trafi na listę rezerwową, nie wiadomo nawet, co będzie z projektem, który miałby przygotować ten odcinek drogi do realizacji. Podobnie jest, bo myślę, że niedługo w maju, 17 maja, będziemy się spotykać na walnym zgromadzeniu w Pile i będziemy na ten temat rozmawiać, ale nie wiem, czy ktokolwiek wie, że opracowania projektowe przez całą Wielkopolskę zostały ogłoszone w 2015 roku i jeszcze w 2015 roku zostały złożone wnioski o dopuszczenie biur projektowych do projektowania S11 na odcinku od Szczecinka aż do Kępna, czyli tych wszystkich odcinkach, które nie są jeszcze na dzień dzisiejszy zrealizowane. Póki co ten projekt jest dokładnie w takiej samej sytuacji, w jakiej jest droga ekspresowa numer 6, czyli zostało wszczęte postępowanie, natomiast nie zakończono tutaj pierwszego etapu. Tu też są wnioski złożone o dopuszczenie i w tej sprawie dalej nic nie dzieje. O ważności i bezpieczeństwie tych, którzy, nie tylko mieszkańców, ale tych, którzy do nas przyjeżdżają w sezonie wakacyjnym na drodze S11, nie muszę chyba mówić. O tym też, że mamy tutaj jedne z najdłuższych korków w Polsce. O tym nie należy, należy tylko i wyłącznie, niestety, należy przypomnieć, ale jak będzie wyglądała budowa tych dróg w kontekście zapewnień, które niejednokrotnie tutaj padały, zarówno z ust pana ministra Szefernakera, tak jak również z ust pana ministra Schmidta, bo był, przypomnę, tutaj również w Koszalinie przy okazji podejmowania uchwały w sprawie województwa środkowo-pomorskiego, gdzie Rada Miejska jako jeden z warunków postawiła właśnie budowę dróg ekspresowych S6 i S11, bo bez dobrej komunikacji nie ma dobrej i sprawnie funkcjonującej jednostki administracyjnej. Te zamierzenia, o których w tej chwili słyszymy, o których nie możemy ich skonsultować, bo nie ma tych projektów, tych dokumentów na stronach internetowych, przeczą tym założeniom. Więc przed nami, myślę, że kolejny etap. Rozmawialiśmy w Słupsku o tym, że na poziomie lokalnym przy Państwa współpracy, za którą dziękujemy, różnego rodzaju akcjach nagłaśniania
problemów związanych z budową naszych obu ekspresówek. Można powiedzieć, że przy wielokrotnych apelach i otrzymywaniu odpowiedzi, że te drogi będą budowane. W tej chwili wiadomo, że będą, tylko nie wiadomo kiedy. I to już naprawdę nie jesteśmy w stanie, mimo zapewnień w wielu pismach, które stowarzyszenie otrzymywało. Tak de facto odcinek Koszalin-Słupsk powinien być podpisany według zapewnień w grudniu, teraz w kwietniu tego roku powinna ruszyć dalej procedura przetargowa, jak widać nie rusza, a przeniesienie tych obu inwestycji, jednej z listy do realizacji na listę rezerwową, a drugiej na formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie samo postępowanie przygotowujące partnerstwo publiczno-prywatne trwa grubo ponad rok, bo my jako samorządowcy doskonale o tym wiemy, że sama procedura jest niezwykle skomplikowana i generalnie zarabiają na tym przede wszystkim firmy konsultingowe i prawnicze. Dlatego ona nie cieszy się popularnością. W zasadzie nie ma takich przykładów realizacji inwestycji w samorządzie w partnerstwie publiczno-prywatnym. To doskonale wiemy, że ten termin odsuwa się na bliżej nieokreśloną przyszłość, tak bym to bardzo delikatnie ujął. To jest bliżej nieokreślona przyszłość, a trzeba pamiętać, że jeśli nie zaczniemy w tej perspektywie finansowej, czyli powinniśmy ją skończyć do 2023 roku, to w zasadzie szanse na realizację tych inwestycji są znacznie, znacznie mniejsze, bo ten następny okres, o ile on w ogóle będzie, ale ten następny okres programowania to są już znacznie mniejsze pieniądze dla Polski.